Po pierwsze, należy pamiętać, aby prowadzić swój pojazd z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze oraz utrzymywać niezbędny ostęp między pojazdami. Przypominają policjanci wszystkim, którzy mimo wzmożonego ruchu na drogach zdecydują się na podróżowanie własnym autem. Pamiętać należy o światłach mijania i zapomnieć o jeździe po spożyciu alkoholu. Na sprawdzenie technicznego stanu samochodu przed dłuższą trasą jest już trochę późno, ale każdy rozsądny kierowca z pewnością to uczynił. Dobrym sposobem na bezpieczną podróż jest również brak pośpiechu. Dobrze również jest zwrócić uwagę na oznakowanie wokół nekropolii. Przed nami jeszcze dzień zaduszny, w którym zmiany w organizacji ruchu również obowiązują w bardzo wielu miejscach. Na swoje bezpieczeństwo uwagę szczególnie powinni zwracać piesi, bowiem kierowcy, choć winni im są pierwszeństwo, to nie zawsze są w stanie wystarczająco szybko zatrzymać pojazd. Warto pamiętać również o odblaskach poza obszarami zabudowanymi i wędrówce chodnikami lub poboczami. Brak ostrożności i rozsądku może zakończyć się tragicznie.